Ja nie biorę jako zajmujący się rozrywką, nie biorę pod uwagę, co kto chce, bo ja nie wiem, czego on chce, tak naprawdę. Ci, którzy uprawiają rozrywkę, też tak naprawdę nie wiedzą. Oni gdzieś jadą po pewnym... Po bandzie. Nie po bandzie właśnie, zupełnie nie po bandzie. Oni idą raczej, są bardzo ambitni, ja też nie rzucam wszystkich do worka, idą po tej wewnętrznej, jak najkrócej, nie po właśnie bandzie i tak, nie, tylko idą po prostu po, jakby to powiedzieć, po średniej statystycznej, nie, po prostu im więcej, znaczy ilość, jest, gdzieś jest miernikiem w rozrywce ilość, no, w sztuce miernikiem jest jakość, a nie ilość. Naprawdę, ja zawsze mówię, że gram za 100% publiczności, czy przyjdzie 50, czy 5 tysięcy, proszę mi wierzyć, jest mi to zupełnie obojętne. To nie mnie, artyście, który coś komunikuje, bo ja, wie pan, no, ja nie czytam książek, nie czytam Wojny i Pokój, pan zauważył, że czytam. No nie czytam dlatego, że komuś się to podoba. Rozumiem, po prostu mnie jest to potrzebne. Jeżeli jeszcze uprawiam ten zawód, że nie tylko słucham muzyki, ale jeszcze ją komunikuję, tak, przedstawiam komuś, gram komuś, czy gram przed kimś, gram, czyli już mówię w sensie szerszym graniu, czyli spekulowaniu, wie pan, udawaniu. Także mówię w pełnym znaczeniu słowa, gram przed kimś. No to on jest, znaczy ten odbiorca jest tutaj adresatem, ale ja nie mogę mu pisać listu, który on sobie życzy dostać, tylko ja muszę mu pisać list, który ja chcę mu wysłać. Stefan Kisielewski kiedyś powiedział bardzo prostą i niezwykle mądrą w swojej prostocie rzecz. Mianowicie, kiedy idę na spektakl teatralny, kiedy czytam książkę, kiedy idę na koncert, oglądam film i tak dalej, to nie robię tego po to, żeby się utwierdzić w swoim status quo, tylko żeby poznać coś nowego. Coś, czego nie znam jeszcze. I jeżeli im bardziej tego nie znam, jeszcze raz też mówię, nie muszę, to już mówię teraz oczywiście za swoim własnym imieniem. To nie znaczy, że ja muszę być zachwycony. Ja mogę zupełnie to odrzucić. Natomiast świat bez tego i świat z tym musi być różny. Jeżeli nie jest różny, to znaczy, że to jest nieporozumienie. No, nie boi się pan o to... To jest dulszczyzna. No, to jest po prostu klasyczna dulszczyzna. Żeby wszystko było niezmienne, zostawić... a tu nagle siwe włosy i zmarszczki. No, I skąd się biorą? Nie, no to nie powinno być. Jak chcemy zatrzymać czas, to nie starzej, nie... Starzejmy się, tak? Thank you.
No ale to nie boi się pan o tę gorszą część, tą ilościową część, która jakby miała wybrać tutaj, nie wiem, hamburgera i piwo i jeszcze tam coś rozrywkowego w telewizji i tutaj Czajkowskiego, tak jest, albo coś tam Mozarta, wysłuchania, Mazurki Chopina, prawda, czy pierwszy koncert fortepianu Chopina, czy drugi, tak. I tak dalej. To by jedna wybrała, no jednak tego hamburgera. Nie boi się pan tych ludzi, tak? O nich. No o nich. Ja się o siebie boję. No pan jest bezpieczny, pan nie jest tym naszym Chopinem, w tajemniczym. Ale boję się, w jakim sensie się mam bać o tych ludzi? No żeby jednak, że pan wolałby, żeby jednak wybrali tą drugą opcję. Oczywiście. I po to to robię, żeby wybierali. Jeśli nie wybierają, to jest tylko i wyłącznie moja, nazwijmy to wina, chociaż to też nie jest dobre słowo, ale to jest moja, to jest skutek mojej działalności, widocznie nie na tyle, nie efektywnej i niewartościowej, nie jakościowo, nie wystarczającej, że jednak ludzie w większości wybiorą, jak powiedział pan hamburgera. Natomiast no, nie mam w ogóle prawa, nie śmiał wymagać, żeby ktoś jadł koncertem Chopina, a nie hamburgera, abstrahując od tego, że są ludzie, którzy koncertem Chopina uważają za hamburgera, że znam takich ludzi, więc to, ale to już mówię tylko na marginesie. Ale tu wiadomo, rozumiemy się, znaczy rozdziela pan z hamburger prawda, i koncertem Chopina. Panie Macieju, no jest późna godzina, 22, musimy kończyć. Świetnie nam się rozmawia, świetna filozoficzna rozmowa o muzyce i o życiu w ogóle współczesnym, no trochę trudne życie, więc... Tylko współczesne mamy życie, innego nie mamy. Cóż można powiedzieć na koniec? No jednak wybierzmy tego Chopina, mazurki Chopina, panie Macieju, niż tego hamburgera. No chyba, że sos Chopinowy. Jest taki? Nie można na siłę... Nie można robić czegoś wbrew swoim potrzebom. Nie można... Realizujmy swoje potrzeby. Dobrze by było, żeby te potrzeby się zmieniały, żeby one rafinowały, sublimowały. Natomiast no nie można... Ja myślę, że to są długie procesy bardzo. Długie procesy kulturowe, które trwają pokolenia. No to na te pokolenia kolejne czekamy, aby były lepsze niż te poprzednie. Jak powiedział Miłosz, lawina od tego bieg swój zmienia, po jakich toczy się kamień. Tak więc bądźmy kamieniami takimi, jakimi, na jakie nas stać. Oby tak było. A dziś dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Pozdrawiamy.
brakuje wroga. To jest wszystko na miarę miasta. No, przypomina mi się film, ostatni film Hitchcocka, gdzie ukradziony jakiś diament był schowany właśnie wśród takich, wie pan, tylko że tam no, było oczywiście dużo więcej tych kamyków. I ktoś po prostu, także to nie, znaczy na, można powiedzieć, na ludzkich oczach, tylko nikt nie rozróżniał, bo było kilka takich, tam nie wiem, jak to się nazywa, pieczników, czy żerandoli, i na każdym było no, kilkadziesiąt takich kamyczków, więc i w jednym z nich był taki no, bohater filmu, że tak powiem, który był wart jakieś miliony dolarów, no ale kto to rozróżni, w związku z tym, wie pan, ludzie szukali i nie znaleźli, a wszystko było na oczach. Tak dalej. Może tutaj sytuacja jest podobna. Podobna, bardzo możliwe. No, sprawdzimy, proszę, co?